Serdecznie Państwa witam. Dzisiaj druga część rozważań dotyczących szokującego kazania Paula Washera i też konsekwencji tego błędnego nauczania. Dzisiaj podeprę się filmem, który znalazłem w sieci, przygotowanym na podstawie wypowiedzi Gene Kima, to jest pastor baptystyczny, który analizuje wypowiedzi Paula Washera z punktu widzenia klasycznego baptystycznego nauczania. Akurat tak się składa, że w tym zakresie jestem bardzo podobnego zdania jak tenże mówca, dlatego posłużę się tłumaczeniem przygotowanym przez Beniamina Zabuja i będę odnosił się do tego tłumaczenia. Także to tłumaczenie postaram się przeczytać tak, żeby było wygodniej, więc będzie to tłumaczenie w wersji przeczytanej przeze mnie, plus jeżeli będzie taka potrzeba z mojej strony, uzupełnienia tego polemiką lub komentarzem. Tak jak już wcześniej podkreśliliśmy, w kazaniu Paula Washera, szokującym kazaniu, jak i też w całokształcie jego nauczania, najpoważniejszym błędem jest głoszenie zbawienia z uczynków. Ze Słowa Bożego wiemy, że jeśli ktoś uwierzy w Pana Jezusa Chrystusa, jest już zbawiony raz na zawsze. I tutaj na tym slajdzie widzimy, że w Ewangelii Jana, 6 rozdział, 39 i 40 werset, Pan Jezus wyraźnie to podkreślił. A to jest wola tego, który mnie posłał, abym z tego wszystkiego, co mi dał, nic nie stracił, lecz wskrzesił to w dniu ostatecznym. A to jest wola Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne, a ja go wzbudzę w dniu ostatecznym. Czyli przewodnią rzeczą w nauczaniu Pana Jezusa, powtarzającym się ciągle, jest to, że wolą Ojca Jego jest to, aby każdy, kto widzi w Syna, wierzył w Niego i na tej podstawie miał życie wieczne. Już choćby nawet ten fragment pokazuje, że zbawienie jest z łaski, niezależnie od uczynków człowieka, nie da rady nic ze świata wziąć, żeby uzyskać pokój z Bogiem i nie da rady mieć ze świata żadnego ataku, który by ten pokój z Bogiem odebrał. Po prostu pokój Boży to jest dar Boży, a nie działanie człowieka. Niestety Paul Washer każe swoim wyznawcom patrzeć na swoje uczynki. Czy te uczynki potwierdzają ich postęp, czy te uczynki są podstawą ich pokoju. A wiadomo, że nie mają pokoju bezbożnicy, dlatego też kalwiniści pokoju mieć nie mogą, skoro nie opierają swojej ufności na Panu Jezusie, a na Panu Jezusie plus ich dokonania. A to nie jest tak jak w programach znanej partii politycznej, że plus to jest coś pozytywnego. Akurat w przypadku Ewangelii dodanie czegoś lub odjęcie czegoś to jest całkowite sfałszowanie tegoż. Więc przechodzę do polemiki, ale też przedstawienia wykładu Gene Kima, co już wcześniej zapowiedziałem. Jednym z klipów, którym będziemy się zajmować, jest Paul Washer. Proponujemy przeczytać drugi list do Koryntian, 7 werset. Słowo Boże w 2 Koryntian, w 7 wersecie jasno pokazuje, że to, czego uczy ten człowiek,
Mimo, że on został bardzo spopularyzowany przez internet i kazania na audio.com, to to, czego uczy Paul Washer, to nie ma racji bytu. Jest to fałszywa Ewangelia głoszona przez Paula Washera. Jeżeli przeczytamy teraz Słowo Boże z drugiego listu do Koryntian, z 7 rozdziału, to znajdujemy tam takie słowa. Mając tedy te obietnice, umiłowani, oczyśćmy się od wszelkiej zmazy ciała i ducha, dopełniając świątobliwości swojej w bojaźni Bożej. Zróbcie miejsce dla nas w sercach waszych, nikogo nie skrzywdziliśmy, nikogo nie zepsuliśmy, nikogo nie oszukaliśmy. Nie mówię tego, aby potępiać, bo już uprzednio powiedziałem, iż w sercach naszych jesteście na śmierć i życie. Mam wielkie zaufanie do was i wielka jest chluba moja z was. Pełen jestem pociechy i nader obfita jest radość moja we wszelkim ucisku naszym. Bo nawet wtedy, gdy przybyliśmy do Macedonii, ciało nasze nie zaznało żadnego odpoczynku, lecz zewsząd byliśmy uciśnieni walkami z zewnątrz, obawami od wewnątrz. Lecz ten, który pociesza uniżonych, Bóg, pocieszył nas przez przybycie Tytusa, a nie tylko przez jego przybycie, lecz i przez pociechę, jakiej doznał u was, gdy opowiadał nam o waszej tęsknocie za nami, o waszej żałości i o waszej gorliwości względem mnie, tak iż jeszcze bardziej się radowałem. Bo jeśli nawet listem was zasmuciłem, nie żałuję tego, a jeśli nawet żałował, widzę bowiem, że ów list zasmucił was przynajmniej na chwilę. Teraz jednak cieszę się, nie dlatego, że byliście zasmuceni, ale że byliście zasmuceni ku upamiętaniu. Zasmuceni bowiem byliście po Bożemu tak, że w niczym nie ponieśliście szkody z naszej strony. Albowiem smutek, który jest według Boga, sprawia upamiętanie ku zbawieniu i nikt go nie żałuje. Smutek zaś światowy sprawia śmierć. Patrzcie, co ten wasz smutek według Boga sprawił. Jaką gorliwość, jakie uniewinnianie się, jakie oburzenie, jaką obawę, jaką tęsknotę, jaki zapał, jaką karę. Pod każdym względem okazaliście się czystymi w tej sprawie. Zaiste, jeśli i pisałem do was, to nie ze względu na tego, który krzywdę wyrządził, ani ze względu na tego, który krzywdy doznał, lecz po to, aby u was wyszła na jaw gorliwość wasza o nas przed obliczem Bożym. Dlatego ucieszyliśmy się, a w tej naszej pociesze jeszcze więcej ucieszyła nas radość Tytusa, iż został na duchu pokrzepiony przez was wszystkich. Bo jeśli przed nim chlubiłem się nieco wami, nie zostałem zawstydzony, lecz jak wam we wszystkim mówiliśmy prawdę, tak i chluba nasza przed Tytusem okazała się prawdą. A uczucia jego względem was są jeszcze gorętsze, gdy wspomina posłuszeństwo wszystkich was, jak to przyjęliście go z bojaźnią i z drżeniem. Raduję się, iż pod każdym względem mogę na was polegać. Ten człowiek został bardzo spopularyzowany w zasadzie przez internet i kazania na audio.com. Ale jego nauczanie zostało mocno spopularyzowane przez propagowanie tak zwanego Lordship Salvation, czyli zbawienie panującego Pana. Paul Washer wierzy w skruchę, ale utrzymuje dobre uczynki dla zbawienia, czyli wyznaje, że pokuta jest konieczna do zbawienia, ale trzeba ją uzupełniać uczynkami, żeby to zbawienie mieć. Czemu tak mówię? Ponieważ on wierzy w to, jeżeli wpadłeś w grzech ponownie, co każdy z nas przecież robi setki razy, to musisz pokutować znowu, by zostać zbawionym. I potem pokutować znowu, by być zbawionym. On oczywiście nie wierzy w wieczne bezpieczeństwo i oczywiście nie wierzy w to, że jest możliwość dla chrześcijanina, by popełnić najgorszy rodzaj grzechu. Widzicie?
Ludzie mówią, że gdy odchodzisz z kościoła, przestajesz czytać Biblię, modlić się i wchodzisz w grzech, wtedy tracisz swoje zbawienie. To jest oczywiście błędna nauka z punktu widzenia Biblii. I wtedy, gdy wracamy do kościoła, znowu wracamy do czytania Biblii, by zostać zbawionymi ponownie. Jest to takie uzależnione od przynależności zbawienie. To jest to, w co my nie wierzymy. Nie wierzymy w takie nauczanie. To jest czysta i skrajna herezja. Wierzymy, że gdy raz zostajesz zbawiony, jesteś zbawiony na zawsze po tym. Jest to nienaruszalne. Nie robisz go znowu i znowu. Idziemy do 2 Koryntian rozdziału 7 i zobaczymy werset 10. Werset 10. Albowiem smutek, który jest według Boga, sprawia upamiętanie ku zbawieniu i nikt go nie żałuje. Smutek zaś światowy sprawia śmierć. Drugi list do Koryntian, 7 rozdział, 10 werset. Przeczytam w kilku wersjach. Po pierwsze, wersja związana z Biblią Brzeską. Albowiem smutek, który jest wedle Boga, tenże opamiętanie sprawuje ku zbawieniu, którego nigdy żałować nie możemy, ale smutek świata śmierć sprawuje. Tutaj kluczowe jest dla dalszego wywodu, że którego nigdy żałować nie możemy. A więc poprawiać, a więc ponownie ponawiać. Jeśli chodzi o Biblię Warszawską, albowiem smutek, który jest według Boga, sprawia upamiętanie ku zbawieniu i nikt go nie żałuje. Smutek zaś światowy sprawia śmierć. Następnie Biblia Gdańska, czyli poprawiona Biblia Brzeska. Albowiem smutek, który jest według Boga, pokutę sprawuje ku zbawieniu, której nikt nie żałuje, ale smutek według świata sprawuje śmierć. Słowo, której nikt nie żałuje, oznacza, że nie należy tego powtarzać. Uwspółcześniona Biblia Gdańska, bo smutek według Boga przynosi pokutę ku zbawieniu, czego nikt nie żałuje, lecz smutek świata przynosi śmierć. I jeszcze nowy przekład toruński. Ten bowiem smutek, który jest według Boga, sprawia upamiętanie ku zbawieniu, którego się nie żałuje. A smutek tego świata sprawia śmierć. Wierzymy w skruchę dla zbawienia, ale to jest to, co pan Łoszer nie przeczytał. Bo smutek, który jest z Boga, dokonuje nawrócenia ku zbawieniu, którego się potem nie żałuje. Smutek zaś tego świata sprawia śmierć. Zauważ tutaj, że ta skrucha nie jest ponowiona. Jeden raz to wszystko. Jeden raz wystarczy. Raz zbawiony, na zawsze zbawiony. To gdy żałowałem jako niegodziwy grzesznik i zwróciłem się do Jezusa Chrystusa po moje zbawienie, to była skończona sprawa. I wtedy, jeżeli wyjdę z kościoła, odejdę z czytania z Biblii, modlitwy, to nie znaczy, że straciłem zbawienie i że nie byłem naprawdę zbawiony i muszę powrócić na tor ponownie. Tak nie jest. Raz, gdy żałowałem dla mojego zbawienia, to wystarczy. Nie robię tego znowu i znowu w kółko wracając. Innymi słowy, wszyscy z nas zostają zbawieni ponownie każdej niedzieli, gdyby nauka Łoszera była prawdziwa. Zobaczmy Hebrajczyków, rozdział 6. Hebrajczyków, rozdział 6. Przeczytam cały rozdział. Dlatego pominąwszy początki nauki o Chrystusie, zwróćmy się ku rzeczom wyższym, nie powracając ponownie do podstaw nauki o odwróceniu się od martwych uczynków i o wierze w Boga.
Nauki o obmywaniach, o wkładaniu rąk, o zmartwychwstaniu i o sądzie wiecznym. To właśnie uczynimy, jeśli Bóg pozwoli. Jest bowiem rzeczą niemożliwą, żeby tych, którzy raz zostali oświeceni i zakosztowali daru niebiańskiego i stali się uczestnikami Ducha Świętego i zakosztowali Słowa Bożego, że jest dobre oraz cudownych mocy wieku przyszłego, gdy odpadli, powtórnie odnowić i przywieźć do pokuty, ponieważ oni sami ponownie krzyżują Syna Bożego i wystawiają Go na urągowisko, albowiem ziemia, która piła deszcz, często na nią spadający i rodzi rośliny użyteczne dla tych, którzy ją uprawiają, otrzymuje błogosławieństwo od Boga. Lecz ta, która wydaje ciernie i osty, jest bezwartościowa i bliska przekleństwa, a kresem jej jest spalenie. Ale chociaż tak mówimy, to jeśli chodzi o was, umiłowani, jesteśmy przekonani o czymś lepszym, zwłaszcza co dotyczy zbawienia. Wszak Bóg nie jest niesprawiedliwy, aby miał zapomnieć o dziele waszym i o miłości, jaką okazaliście dla imienia Jego, gdy usługiwaliście świętym i gdy usługujecie. Pragniemy zaś, aby każdy z was okazywał tę samą gorliwość dla zachowania pełni nadziei aż do końca, abyście się nie stali ociężałymi, ale byli naśladowcami tych, którzy przez wiarę i cierpliwość odziedziczą obietnicę. Gdy bowiem Bóg dał Abrahamowi obietnicę, a nie miał nikogo większego, na kogo by przysiąc, przysiągł na siebie samego, mówiąc: zaiste, będę błogosławił ci obficie i rozmnożę cię bez miary. A tak, ponieważ czekał cierpliwie, otrzymał to, co było obiecane. Ludzie bowiem przysięgają na kogoś większego, a zakończeniem wszelkiego ich sporu jest przysięga, która jest stwierdzeniem. Również Bóg, chcąc wyraźniej dowieść dziedzicom obietnicy niewzruszoności swego postanowienia, poręczył je przysięgom, abyśmy przez dwa niewzruszone wydarzenia, co do których niemożliwą jest rzeczą, by Bóg zawiódł, my, którzy ocaleliśmy, mieli mocną zachętę do pochwycenia leżącej przed nami nadziei. Jej to trzymamy się jako kotwicy duszy, pewnej i mocnej, sięgającej aż poza zasłonę, gdzie jako poprzednik wszedł za nas Jezus, stawszy się arcykapłanem według porządku Melchizedeka na wieki. List do Hebrajczyków mówi doktrynalnie głównie o ucisku, więc ten fragment doktrynalnie stosujemy względem ucisku. Jednakże wiem, że Paul Washer i te grupy doktrynalnie stosują wszystko do chrześcijan. Więc tutaj weźmy ten fragment jako do chrześcijan, mimo że to jest błędne, i włóżmy go w praktyczne zastosowanie, niż raczej doktrynalne zastosowanie. Jest to oczywiście błędne założenie, nie powinniśmy tak robić, ale tak robi Washer. Zobaczmy, co z tego wyniknie. Zauważcie tutaj, że oni nie patrzą na to, że skrucha nie może być powtórzona. Jeśli pokuta jest powtarzana, wtedy poniżasz Syna Bożego na Kalwarii. Poniżasz Syna Bożego na Golgocie, jeżeli powtarzasz skruchę, powtarzasz pokutę. Tak mówi list do Hebrajczyków. Myślisz, że co Jezus Chrystus zrobił? Zapłacił za wszystko, twoje grzechy, i to znaczy wszystko. Co? Czy pozostawił grzechy i nie zapłacił za nie i musisz pokutować znowu? Bzdura. Widzicie, to niebezpieczeństwo, które Paul Washer i Lordship Salvation, czyli teoria o zbawieniu panującego Pana, gdy zaczynają nazywać i dawać specyfikę grzechom, przydzielają grzechom punkty, bo wtedy nie wiesz, jak wiele grzechów spokutowałeś i masz pewne grzechy, które musisz dalej odpokutować i znowu, i znowu, i znowu, i znowu. Zobacz Hebrajczyków, rozdział 6, werset 4. Jest bowiem rzeczą niemożliwą, żeby tych, którzy raz zostali oświeceni i zakosztowali daru niebiańskiego i stali się uczestnikami Ducha Świętego i zakosztowali Słowa Bożego, że jest dobre, oraz cudownych mocy wieku przyszłego, gdy odpadli, powtórnie odnowić i przywieźć do pokuty,
ponieważ oni sami ponownie krzyżują Syna Bożego i wystawiają Go na urągowisko. To widzimy w Hebrajczyków 6 rozdział 4 do 6 wersetu. Niemożliwe jest bowiem tych, którzy raz zostali oświeceni, a nawet zakosztowali daru niebieskiego i stali się uczestnikami Ducha Świętego. Dobrze, wszyscy jesteśmy uczestnikami Ducha Świętego, jest to dla nas niemożliwe. Zauważcie, werset 5. Zakosztowali również wspaniałości Słowa Bożego i mocy przyszłego wieku. Zauważcie, że ci z nas, którzy uczestniczą w Duchu Świętym, nie jest możliwe dla nich. Co nie jest dla nich możliwe? Werset 6. A jednak odpadli odnowić ku nawróceniu. To niemożliwe. Gdy ty i ja zostajemy zbawieni przez Jezusa Chrystusa i stajemy się uczestnikami Ducha Świętego, ten werset mówi w wersecie 6, że jeżeli odpadniecie ponownie, nie jest możliwe odnowić się ku nawróceniu. Wiecie dlaczego? Z powodu drugiej części wersetu. Krzyżują bowiem w sobie Syna Bożego i wystawiają Go na pośmiewisko. Zobaczcie na to. Widzisz, hańbisz ofiarę Jezusa Chrystusa na Golgocie. Nie możesz robić tego znowu i znowu i znowu. Raz, gdy zostało to zrobione i jest zakończone, jesteśmy pewni. Zauważcie tutaj, że werset 9. Ale chociaż tak mówimy, to jeśli chodzi o was, umiłowani, jesteśmy przekonani o czymś lepszym, zwłaszcza co dotyczy zbawienia. Ale chociaż tak mówimy, to jednak po was, najmniejsi, spodziewamy się czegoś lepszego i bliskiego zbawienia. I zauważcie werset 7. Werset 7. Albowiem ziemia, która piła deszcz często na nią spadający i rodzi rośliny użyteczne dla tych, którzy ją uprawiają, otrzymuje błogosławieństwo od Boga. Ziemia zaś, która pije deszcz często na nią spadający i rodzi użyteczne rośliny dla tych, którzy ją uprawiają, otrzymuje błogosławieństwo od Boga. Więc zauważcie tutaj werset 7 i 9, zobaczcie tutaj, że gdy Bóg raz coś zrobił, to jest zrobione. Nie można do tego nic dołożyć. Niektórzy ludzie myślą, że muszą powtarzać pokutę, żałować znowu i znowu. Ale jeżeli Paul Washer spojrzy na Hebrajczyków 6 rozdział, zobaczy, że to niemożliwe według wersetu 4. Werset 4 to niemożliwe. Werset 6. Niemożliwe co? By odnowić je ponownie w nawróceniu. Jeżeli to naprawdę zastosujesz do chrześcijan, co jestem pewny, że Paul Washer robi, zobaczmy inny fragment z Koryntian 12 rozdziału. Chodzi oczywiście o drugi list do Koryntian, 12 rozdział, przeczytam go. Muszę się chlubić, choć nie ma z tego żadnego pożytku, to też przejdę do widzeń i objawień pańskich. Znałem człowieka w Chrystusie, który przed 14 laty, czy to w ciele było, nie wiem, czy poza ciałem, nie wiem,
Bóg wie, został uniesiony w zachwyceniu aż do trzeciego nieba. I wiem, że ten człowiek, czy to w ciele było, czy poza ciałem, nie wiem, Bóg wie, został uniesiony w zachwyceniu do raju i słyszał niewypowiedziane słowa, których człowiekowi nie godzi się powtarzać. Z takiego chlubić się będę, ale z siebie samego chlubić się nie będę, chyba tylko ze słabości moich. Bo jeśli nawet zechcę się chlubić, nie będzie to przechwałka głupiego, bo prawdą będzie to, co powiem. Lecz wstrzymuję się, aby ktoś nie myślał o mnie więcej nad to, co u mnie widzi lub co ode mnie słyszy. Bym się więc z nadzwyczajności objawień zbytnio nie wynosił, wbity został cierń w ciało moje, jakby posłaniec szatana, by mnie policzkował, abym się zbytnio nie wynosił. W tej sprawie trzy razy prosiłem Pana, by on odstąpił ode mnie. Lecz powiedział do mnie, dosyć masz, gdy masz łaskę moją, albowiem pełnia mej mocy okazuje się w słabości. Najchętniej więc chlubić się będę słabościami, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusowa. Dlatego mam upodobanie w słabościach, w zniewagach, w potrzebach, w prześladowaniach, w uciskach dla Chrystusa, albowiem kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. Stałem się głupi, wyście mnie do tego zmusili, wyście bowiem byli, powinni byli mnie polecić. Bo w niczym nie ustępowałem owym arcyapostołom, chociaż jestem niczym. Znamiona potwierdzające godność apostoła wystąpiły wśród was we wszelakiej cierpliwości, w znakach, cudach i przejawach mocy. W czym bowiem gorsze jest położenie wasze w porównaniu z pozostałymi zborami, jeżeli nie w tym tylko, że ja jeden nie byłem wam ciężarem. Darujcie mi, że tak wam przymówiłem. Oto po raz trzeci przygotowuję się do podróży do was i nie będę wam ciężarem. Nie szukam bowiem tego, co wasze, ale was samych, bo nie dzieci powinny gromadzić majątek dla rodziców, ale rodzice dla dzieci. Ja zaś jak najchętniej sam na koszta łożyć będę i samego siebie wydam za dusze wasze. Czy tak ma być, że im więcej ja was miłuję, tym mniej przez was mam być miłowany? Lecz przyjmijmy, że nie byłem dla was ciężarem, lecz będąc chytry podstępem was wziąłem. Otóż, czy wyzyskałem was przez kogoś z tych, których do was przysłałem? Uprosiłem Tytusa i z nim razem posłałem brata. Czyżby was Tytus wyzyskał? Czy nie postępowaliśmy w tym samym duchu? Czy nie kroczyliśmy tymi samymi śladami? Od dawna myślicie, że się przed wami usprawiedliwiamy, lecz my mówimy w obliczu Boga w Chrystusie. To wszystko zaś, umiłowani, służy zbudowaniu waszemu. Obawiam się bowiem, że gdy przyjdę, zastanę was nie takimi, jakimi bym chciał i że wy również nie znajdziecie mnie takim, jakim chcielibyście, lecz że może będą swary, zazdrość, gniew, zwady, oszczerstwa, obmowy, nadymanie się, nieporządki. Obawiam się, że gdy przyjdę, Bóg mój upokorzy mnie przed wami i że będę musiał ubolewać nad wieloma z tych, którzy ongiś popełnili grzechy i do dziś jeszcze za nie nie odpokutowali. Grzechy nieczystości, wszeteczeństwa i rozwiązłości, których się dopuścili. Drugi Koryntian, rozdział 12. Przyjrzyjmy się tej sprawie. Problem z Paulem Washerem to to, że myśli, że raz, gdy pokutuje, są inne rzeczy, za które popełnia i musi pokutować znowu i znowu i znowu. Czyli, że kolejne grzechy musi wyznawać, bo inaczej straci zbawienie. Taki jest główny zarzut. To powoduje, że jest to zbawienie z uczynków. Tutaj jest rzecz, zobacz tutaj. Jeżeli zobaczysz werset 19 do 21, czytam zatem drugi list do Koryntian, 12 rozdział od 19 do 20 wersetu. Od dawna myślicie, że się przed wami usprawiedliwiamy, lecz my mówimy w obliczu Boga w
Chrystusie, to wszystko zaś umiłowani służy zbudowaniu waszemu. Obawiam się bowiem, że gdy przyjdę, zastanę was nie takimi, jakimi bym chciał i że wy również nie znajdziecie mnie takim, jakim chcielibyście, lecz że może będą swary, zazdrość, gniew, zwady, oszczerstwa, obmowy, nadymanie się, nieporządki. Obawiam się, że gdy przyjdę, Bóg mój upokorzy mnie przed wami i że będę musiał ubolewać nad wieloma z tych, którzy ongiś popełnili grzechy i do dziś jeszcze za nie nie odpokutowali, grzechy nieczystości, wszeteczeństwa, rozwiązłości, których się dopuścili. Jeżeli zobaczysz werset od 19 do 21, to jest to przykład, że ci ludzie nie pokutują, a już są przecież zbawieni. Nie jest wymagane, by pokutowali znowu i znowu, by zostali zbawieni. Werset 19, czytaliśmy to tego poranku. Od dawna już sądzicie, że się przed wami usprawiedliwiamy. W obliczu Boga w Chrystusie mówimy, a wszystko najmilsi ku zbawieniu waszemu. Zobaczcie, mówi tutaj do ukochanych, zbawionych chrześcijan. Werset 20. Obawiam się, że gdy przyjdę, znajdę was nie takimi, jakimi pragnąłbym was znaleźć, a i dla was okażę się takim, jakiego sobie nie życzycie, żeby przypadkiem mnie, i tu jest, od czego się nie odwrócili, było wśród was sporów, zazdrości, gniewu, niewłaściwego współzawodnictwa, obmów, szemrania, wynoszenia się, kłótni. Nie pokutowali, nie odwrócili się od tych rzeczy. Co z tym? Co? Muszą pokutować znowu i nie są naprawdę zbawieni? Zobacz werset 21. Oby mnie ponownie nie upokorzył wobec was Bóg mój, tak iżbym musiał opłakiwać wielu spośród tych, którzy popełniali przedtem grzechy. Zobacz to. I tak to jest odnoszone do zbawionych, najmilsi. Wcale się nie nawrócili z nieczystości, rozpusty, rozwiązłości, której się dopuścili. Jest to oczywiście wymagane, żeby chrześcijanin oddychał duchowo i wyznawał grzechy i pokutował za nie, natomiast nie jest to tak, że to jest warunek zbawienia. Co z tym? Niegodziwe rodzaje grzechów także są tu wymienione. Cudzołóstwo. Co z tym? Przecież to nie jest lekka sprawa. Widzicie? Co masz na myśli, panie Łoszer, że masz czynić pokutę ponownie i ponownie dla swojego zbawienia? Co masz zamiar zrobić z tym fragmentem tutaj, z grzechami, które nie były nigdy pokutowane? Więc co macie zrobić zamiar z tym? Wierzę w to, przyjacielu, nieskomplikowane. Bóg chce, byś przyszedł z prostą ufnością dziecka. Wszystko, o czym myślisz, to to, że jesteś niegodziwym grzesznikiem, to wszystko, o czym myślisz. I gdy przychodzisz jako niegodziwy grzesznik i czujesz żal za swoje grzechy, przychodzisz przed Boga i wtedy pokładasz swoją wiarę na Pana Jezusa Chrystusa, pytając, czy zbawi twoją duszę, ratując od twojego grzesznego stanu. Tu nie ma być pytając, tylko prosząc o to, żeby zbawił twoją duszę. To, co robi, to zmienia cię z grzesznika na świętego. To jest w pełni jednorazowo wykonane. To jest tak proste. I wtedy Paul Washer i Lordship Salvationiści ignorują zbawienie tych ludzi, komplikując wszystko, co jest dziecięcą, prostą dla zbawienia wiarą. Przypuszczam, że nikt z was, mam na myśli, że absolutnie nikt z nas nie powie, że to jest w porządku. Absolutnie nikt nie jest tak zbawiony, jak twierdzi Washer. Ponieważ, zaufaj mi człowieku, gdy ty i ja dorastaliśmy, więcej i więcej w naszym chrześcijańskim życiu jest o wiele więcej grzechów, niż możemy wykryć, których nie wyczyściliśmy i mielibyśmy je wtedy zacząć czyścić. To jest generalnie niemożliwe, żebyśmy w momencie nawrócenia znali te wszystkie grzechy. One są dla nas jeszcze nieznane, nawet części z nich nie traktujemy jako grzechy. Jeśli nawet ktoś by je nam pokazał,
to byśmy ich jako grzechy nie traktowali. Paradoksalnie, tak naprawdę grzechy dopiero zaczynamy zauważać po nawróceniu. To jest po prostu naturalna rzecz, że dopiero po nawróceniu, kiedy chodzimy w świetle, widzimy brudy na swoim chodzeniu. Nie tydzień po zbawieniu, mówisz mi, panie Łoszer, że osiągniesz perfekcję, gdy osiągniesz zbawienie, tak? Co z tym? Pomyślcie nad tym przez chwilę, co czytaliśmy w 12 rozdziale. To jest druga część. Ta druga część dotyczy praktycznego zastosowania tego, czym się przed chwilką zajmowaliśmy. W tej drugiej części Gene Kim przedstawia sytuację dosyć paradoksalną, dlatego że z jednej strony przedstawia tych, których Paul Washer twierdzi, że nie są zbawieni, że idą do piekła, a z drugiej strony pokazuje ikony Paula Washera i jego zwolenników, to znaczy Jana Kalwina, który spalił na stosie Serweta za to, że Servet uważał, że należy chrzcić się w wieku świadomym. Za to, że Servet był zwolennikiem chrzczenia ludzi dopiero gdy osobiście są świadomi swojego stosunku do Boga. Servet był uważany za heretyka zarówno przez katolików, jak i kalwinistów. Uciekając przed katolikami rzymskimi, schronił się w Genewie, gdzie dopadł go kalwinistyczny system i zamordowali go na stosie paląc, tylko za to, że nie zgadzał się na chrzest niemowląt, tylko uważał, że człowiek, jeśli chce być ochrzczony, to musi być świadomy, musi chcieć, musi zakomunikować swoją chęć chrztu. Miał również inne błędy, na przykład takie, które polegały na tym, że zdaniem katolików i kalwinistów bluźnierczo uważał, że Ziemia Święta, czyli Kanaan, jest pustynią. A oni uważali na podstawie błędnej teologii, że to jest ziemia miodem i mlekiem płynącym. Ale to była ziemia miodem i mlekiem płynącym za Jozuego. Natomiast w tym czasie, kiedy to się odgrywało, rozgrywało, to był moment, kiedy już Izraelici, Żydzi byli przepędzeni z ziemi Kanaan i zgodnie z zapowiedzią Księgi Powtórzonego Prawa ten kraj stał się pustynią. I prorocy też o tym mówili, że ten kraj stanie się pustynią. A że Servet osobiście miał takie zdanie, że ten kraj jest pustynią, czyli paradoksalnie za to, że zgodnie z Biblią uważał, że kraj ten jest pustynią, został skazany na śmierć przez kalwinistów. Również Servet był zwolennikiem nowoczesnej medycyny. Kwestionował wiele z tamtego czasu zabobonów medycznych, których podpieraczami byli kalwiniści. Ale to pozostawmy, bo to są już poglądy już filozoficzne. Natomiast paradoksalne jest to, że bohaterami tych ludzi, kalwinistów dzisiejszych, są takie postacie jak Calvin i Spurgeon. Spurgeon był baptystą, który uważał, że nie należy chrzcić niemowląt, należy chrzcić dorosłych na podstawie ich wyznania wiary. I Spurgeon byłby spalony na stosie przez Kalwina. To jest dopiero komedia, że ci dwaj ludzie równolegle są uważani za bohaterów. Oddaję teraz głos Gene Kimowi. Cześć, tutaj pastor Gene Kim z Kościoła Baptystycznego w San Jose. Chcę udowodnić, że Paul Washer, gdy uczy o pokucie i mówi, że nie jesteś zbawiony, jeżeli popełnisz morderstwo lub stosujesz używki. Wskazuje palcem na tych zbawionych chrześcijan i mówi, nie jesteście zbawieni. Teraz możesz się z tym zgodzić, prawda? Możesz powiedzieć, tak, to prawda, jeżeli osoba, która
stosuje używki, twierdzi, że jest zbawiona, ale popełni morderstwo po tym i stosuje używki, zdecydowanie nie jest chrześcijaninem. Dobrze, więc nie cofaj tego, co stwierdziłeś. Ponieważ Paul Washer jest kalwinistą i wiem, jestem pewny, że wy zbawieni chrześcijanie wiecie i wierzycie, że Charles Spurgeon jest zbawionym człowiekiem. Tak zwany książę kaznodziei. Ale zgadnijcie co? Palił cygara. I nigdy nie odwrócił się od tego grzechu. To Spurgeon Archive, główne źródło kompendium wiedzy o życiu Charlesa Spurgeona, cytowane przez Spurgeon.org. Tytuł Spurgeon's Love for Flying Cigarettes. Palenie pana Spurgeona było historycznym faktem i kwestią prawdy. Nie może być zaprzeczona ona przez odrzucenie tego lub tworzenie mitów sugerujące ostateczne odwrócenie się od tej czynności. Faktem jest, że nie uważał on palenia cygar za grzeszną czynność i ewidentnie trzymał się tej opinii aż do końca swojego życia. Oczywiście według waszych rytów, jeżeli dzisiaj będziesz palił papierosy, to jesteś na prostej drodze do piekła, nie jesteś w żadnym stopniu zbawiony. Na obrazku Paul Washer w Self-Righteousness Christians. Również Jan Calvin, on istotnie zamordował osobę trzymającą się innej doktrynalnej różnicy od niego. Spalił tą osobę na stosie. Popierał egzekucję. Możesz to sprawdzić sam. Servetus. Cytuję w celu ukazania, iż nie pokutował po popełnieniu tego aktu. Jest tutaj list Calvina. Napisał list do Marquise de P. Cześć, chwała i bogactwo będzie nagrodą twojego trudu, ale ponad wszystkim nie zawiedź w oczyszczaniu kraju z tych zelotycznych łajdaków, którzy podburzają ludzi do rewolty przeciwko nam. Takie bestie powinny być eksterminowane, tak jak ja eksterminowałem Miguela Serveta, Hiszpana. Miguel Servet był spalony na stosie za to, że sprzeciwiał się chrzczeniu niemowląt i za to, że uważał, że Ziemia Święta, Kanan, nie jest jest pustynią w tych czasach, a kalwiniści zarzucali mu, że nie jest pustynią, tylko że jest mlekiem i miodem płynąca. I kolejny zarzut, jaki tam padał, to zamiłowanie Serveta do nowoczesnej medycyny, która była sprzeczna z osiągnięciami medycyny tamtego czasu, uznawanej przez kalwinistów. Paul Washer Self Righteousness Christians są na obrazku w środku tego slajdu, to znaczy zwolennicy Paula Washera, tak zwani chrześcijanie, nakierunkowani na własną sprawiedliwość. Do tych po prawej krzyczą: You are not saved, repent. Nie jesteście zbawieni, pokutujcie. I tam mamy zwolenników palenia papierosów w tej grupie i tych, którzy mordują. Natomiast po lewej stronie mamy Calvina, mordercy, i Spurgeona, który lubił narkotyki, czyli palić cygara. I tych oni nazywają zbawionymi.
Takie bestie powinny być eksterminowane, jak ja eksterminowałem Miguela Serveta Hiszpana. To jest wyraźne przyznanie się do morderstwa. Tak jak ostatnio oglądaliśmy film Tylko nie mów nikomu, to część z tych pedofili, którzy tam byli, przyznali się do tego, że to zrobili. Natomiast tutaj widzimy, że on to pisze i chwali się tym. Ma znaczenie fakt, że możesz nawet udać się do miejsca, gdzie Servet zmarł. Postawili tam pomnik wspominający to. Więc zauważ tutaj, że Calvin nawet nie pokutował za to. To było w przybliżeniu 8 lat po spaleniu Servetusa. Za to tylko, że nie chciał chrzcić niemowląt. To pochodzi z jego pracy, listu Calvina do Marquisa de Pau i jest cytowany przez Roberta Robinsona w Ecclesiastical Researches, Gallatin Church, History Research Archives z 1984 roku, strona 348, pochodzi ten cytat. To jest to, co wy chrześcijanie tak bardzo samoprawi widzicie. Ponieważ cały czas patrzycie na samych siebie, wskazujecie tych ludzi, ponieważ nie widzicie tej strony. I wiecie, że mówicie, pokutujcie tej stronie, ponieważ popełniają morderstwa i biorą używki. A z drugiej strony nie widzicie tej strony tutaj, Calvin i Spurgeon. Wy wciąż jesteście zbawieni przez odwrócenie się od grzechów. Teraz jest coś, co chcę dodać. Jeżeli Paul Washer i kalwiniści wiedzą, że to robią, kalwiniści to robią, starają się to uczynić przez umniejszanie grzechu Spurgeona i Calvina, nie jest naprawdę tak duży, nie jest to tak poważne. To jest właśnie rozwadnianie grzechu, o którym już wielokrotnie mówiliśmy. Tego robić nie wolno. Pan Jezus powiedział, że jeśli gniewasz się na brata, już jesteś mordercą. Pan Jezus powiedział, że jeśli patrzysz lubieżnie na dziewczynę, już z nią dokonałeś aktu seksualnego, cudzołóstwa, jeżeli to nie jest twoja żona. Możesz lubieżnie patrzeć tylko na swoją własną żonę. I to jest generalnie prosta zasada, ale niestety tacy samosprawiedliwi obłudnicy pomniejszają grzechy. To buduje hipokryzję, czyli obłudę nawet jeszcze bardziej. Jesteście wciąż zbawieni, I tutaj definitywnie nie jesteście zbawieni. Tutaj jest mój punkt. Moim punktem jest to, że nie mam konfliktu z Paulem Washerem. Zdaje się być człowiekiem robiącym wrażenie wrażliwego na Ducha Świętego. Tak się zdaje Gene Kimowi. Moje osobiste zdanie jest takie, że nie ma takiej podstawy. Gene Kim tutaj popełnia prawdopodobnie bardzo podobny błąd do Paula Washera. Znowu na podstawie teatrzyku, który Paul Washer odstawia, próbuje na tej podstawie wnioskować o jego stanie duszy. Dla mnie osobiście nie ma żadnych dowodów, rzekomo, że Paul Washer miałby być zbawiony. Obawiam się, że podzieli los z Janem Calvinem i trafi do Jeziora Ognistego na wieki. Być może Spurgeon z tej grupy się uchowa, ale jeśli chodzi o Calvina i jeśli chodzi o Paula Washera, jeśli nie będzie Paul Washer pokutował rzeczywiście, nie porzuci grzechu kalwinizmu, to jego los jest bardzo smutny, dlatego że to fałszywa Ewangelia głoszona przez Paula Washera jest straszliwym żniwem, szerzy się jak rak. Jest to diabelska nauka,
od której każdy wierzący powinien stronić. Dlatego, że Słowo Boże wyraźnie uczy, że Pan Jezus Chrystus mówił, że jeśli wierzysz w Pana Jezusa, jesteś zbawiony raz na zawsze, nieutracalnie. Dobrze, oddaję teraz dalszy ciąg Gene Kimowi. Nie zgadzam się z tym jego punktem. Tutaj jest mój punkt. Moim punktem jest to, że nie mam konfliktu z Polem Washerem. Zdaje się być wrażliwym na Ducha Świętego. Widzę to. Więc tu się z nim nie zgadzam w żadnym wypadku. Ale i tutaj mamy ciąg dalszy. Problemem jest to, że gdy jesteś tak przywiązany do bańki swojej sprawiedliwości w Duchu Świętym i widzisz innych otaczających cię popełniających bardzo okrutne grzechy, jest bardzo łatwo osądzić ci ich, mówiąc, nie jesteś zbawiony. Tak, to jest jak najbardziej rzeczywistość, to jest fakt, że takie osoby mają chętne oczy do patrzenia na upadki innych i ocenianie innych, żeby siebie tylko wywyższyć. Natomiast jest to całkowicie niebiblijne, jest to całkowicie szkodliwe i nie powinno mieć miejsca wśród dzieci Bożych. Zatem, jeżeli ktoś tak czyni, to takim zachowaniem raczej wystawia sobie świadectwo, że nigdy nie poznał łaski Bożej i że mamy do czynienia po prostu z umytą świnią, która po prostu się trochę lepiej umyła, jest nieco czystsza niż inne umyte świnie albo niż owce, które są owcami, są narodzonymi na nowo chrześcijanami, ale być może nie mają tak ładnie czystego futra, bo się gdzieś tam pobrudziły te owieczki. Owieczka, nawet jak ją wrzucisz do błota, dalej jest owieczką. Świnia jest świnią, niezależnie czy ją umyjesz, czy nie umyjesz, jest świnią. Musi się narodzić na nowo i stać się owcą. Ale Biblia mówi to, że nie rozumcie mnie źle, wierzę w skruchę jako grzesznik i pokładanie wiary w Jezusa Chrystusa dla zbawienia. Ale Biblia nigdy nie daje ci listy grzechów, które musisz przekreślić i nie tylko to. Jesteś zbawiony, nie lekceważ ciała. Czyli jeżeli jesteś faktycznie zbawiony, nie wolno ci lekceważyć ciała, dlatego że w sercu każdego wierzącego naprawdę chrześcijanina są nasiona wszystkich grzechów i tylko łaska Boża powoduje, że nie wszystkie te grzechy kiełkują i rosną. A nawet jak kiełkują, to twoją odpowiedzialnością jest je wypleniać na bieżąco. Ale też może się okazać, że jakiś grzech cię zaskoczy i urośnie nadmiernie i wyda owoc ku śmierci. Nie lekceważ ciała. Jeśli jesteś zbawiony, nie lekceważ ciała. Musisz po prostu pamiętać, że dopóki jesteś przed pójściem do nieba, to te grzechy są w twoim ciele. Grzech mieszkający w ciele. To jest problem z samosprawiedliwymi chrześcijanami i lekceważą swojego największego wroga, nazwanego ciałem. Nie wiesz, do czego jesteś zdolny. Lata później, po tym jak zostałeś zbawiony w Jezusie Chrystusie, możesz uczynić najgorszą możliwą podłość. Możesz nawet, wierzcie lub nie, popełnić morderstwo i brać używki. Nie ma nigdy tak wielkiej podłości na świecie, jak ta, którą ty sam możesz zrobić, drogi chrześcijaninie. Nie ma takiej podłości, tak dużej podłości, która by była większa od tej niż ta, którą ty jesteś w stanie sam własnymi rękami, własnym sercem, własnymi oczami zrobić. I to nie jest licencja na grzeszenie, to jest po prostu fakt. Jesteś człowiekiem, który jest w ciele i dopóki żyjesz tu na ziemi,
nie masz żadnej możliwości przed tym uciec. Mamy przywilej żyć bez grzechu, jeżeli trzymamy się cały czas w przekonaniu, że umarliśmy grzechowi. Jeśli wiemy, że umarliśmy grzechowi, to wtedy zgodnie z Rzymian 6 rozdział 11 werset jesteśmy w stanie tutaj nie grzeszyć, ale jeżeli mówimy o tym, że mamy możliwość nie grzeszyć, to równocześnie mamy też świadomość, że nie ma człowieka, który by nie zgrzeszył. Są po prostu normalną rzeczywistością upadki i grzechy i należy je wyznawać Jezusowi Chrystusowi. To natomiast nie znaczy, że tracisz zbawienie. To jest coś, czego chrześcijanie nie mogą nigdy lekceważyć, to znaczy grzechu mieszkającego w twoim ciele. W każdym chrześcijańskim i niechrześcijańskim sercu są nasiona wszystkich możliwych grzechów. W ten sposób odnosisz zwycięstwo w duchu przeciwko ciału. I jedną z najbardziej ważnych rzeczy jest nie lekceważyć ciała. Jeżeli to zrobisz, będzie to twój największy upadek w twoim duchowym chodzeniu z Jezusem Chrystusem. Więc tutaj jest bardzo ważne, żebyśmy całkowicie porzucili ufność w ciele. I tak jak tutaj widzieliśmy, to szokujące kazanie Paula Washera całkowicie stoi w sprzeczności ze słowami Pana Jezusa Chrystusa. A to jest wola tego, który mnie posłał, abym z tego wszystkiego, co mi dał, nic nie stracił, lecz wskrzesił to w dniu ostatecznym. A to jest wola Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne, a ja go wzbudzę w dniu ostatecznym. Zbawienie jest całkowicie nieutracalne, niezależne od uczynków człowieka. Nie jesteś w stanie nic do tego zbawienia dodać, ani nic nie jesteś w stanie ująć. Jeśli jesteś zbawiony raz na zawsze. Narodzenie na nowo jest tu kluczową kwestią. Narodzenie na nowo możemy porównać do pojawienia się dorosłego motyla, który jeszcze niedawno był w stadium poczwarki. Dorosły motyl jest tak pięknym stworzeniem, że niczym już nie przypomina nam swojej pierwotnej postaci, czyli larwy. W ten sam sposób zauważymy ogromną różnicę występującą między dzieckiem Bożym po narodzeniu na nowo, a potępionym przez Boga martwym duchowo człowiekiem. Bóg jest dobry i Bóg jest święty. Człowiek jest z natury niedobry. Człowiek z natury nie jest dobry i człowiek jest nieświęty. Człowiek z natury nie jest święty. A to powoduje, że bez narodzenia na nowo człowiek nie może być w społeczności ze świętym i dobrym Bogiem, bo Bóg jest święty i Bóg jest dobry. Nienarodzony na nowo człowiek jest daleko od Boga. To musimy mieć na względzie, że taki człowiek, który się nie nawrócił, jest daleko od Boga. Porównanie do motyla oczywiście ma pewne słabości. Dlaczego? Dlatego, że naturalną rzeczą dla motyla w stadium poczwarki jest przejście do etapu dorosłego motyla. Natomiast w przypadku, no niestety, dziecka diabelskiego, bo takim dzieckiem diabelskim jest każdy człowiek, który nie nawrócił się jeszcze do Boga ani razu. Takim dzieckiem diabelskim jest ktoś, kto nawrócił się do Boga więcej razy niż jeden raz i ciągle myśli, że to nie wystarczy dla jego zbawienia, żeby Pan Jezus umarł za jego grzechy jeden raz, tylko ciągle pokłada nadzieję w swoich uczynkach i w swoich nawracaniach się do Boga. Nie, Słowo Boże mówi wyraźnie, że zbawiony jesteś z wiary w Pana Jezusa Chrystusa. W to, że On doskonałe dzieło wykonał na krzyżu Golgoty, bo On wykonał doskonałe dzieło na krzyżu Golgoty. Jeśli weźmiesz Jana 3 rozdział, to tam widzimy, że to jest porównane do wywyższenia węża na pustyni przez Mojżesza. I człowiek ukąszony przez węża miał tylko spojrzeć na tego węża i już był zdrowy. To nie jest tak, że co chwila miał do tego węża wracać i ciągle na niego patrzeć. Niestety, wasze ryci byli w
Izraelu, bo okazało się, że później tego właśnie węża o nazwie Nehusztan, tak go nazwali, trzymali ciągle jako swojego bożka i spalali mu kadzidła, chociaż już nie miał żadnej mocy. To jest bardzo podobne do tej religii Paula Washera, że ciągle się traci zbawienie, odzyskuje zbawienie, traci zbawienie, odzyskuje zbawienie, traci zbawienie, odzyskuje zbawienie. I niestety, jeżeli ktoś ma taką huśtawkę, to znaczy, że tak naprawdę nigdy nie uwierzył w Pana Jezusa i jest na drodze do piekła. Choć może moralnie nawet być całkiem ładnie umytą świnią, nie jest owcą. Jest ciągle nienarodzony na nowo. Nienarodzony na nowo człowiek jest daleko od Boga. I teraz, jeżeli wrócimy do tego porównania z motylem, to musimy mieć świadomość, że to porównanie do motyla nie ma tutaj doskonałego obrazu tego, co jest w nowonarodzeniu, bo motyl z natury rzeczy najpierw z poczwarki zamieni się w motyla dorosłego. Dlatego, że naturalną rzeczą dla motyla w stadium poczwarki jest przejście do etapu dorosłego, a w przypadku człowieka to nie jest naturalne. W przypadku dziecka diabelskiego, jakim jest każdy, kto nie narodził się na nowo z Boga, przemiana dziecko w dziecko Boga nie jest automatyczna i nie jest naturalna. To jest wbrew naturze i to nie jest automatyczne. To musi dokonać Bóg, tak samo jak ty nie miałeś nic wspólnego ze swoim narodzeniem pierwszym z matki, tylko zajmowało się tym gremium ludzi, czyli twoja matka, a z psalmu 139 wiemy, że to Bóg cię utkał w łonie matki. Lekarze czy położna musiała twojej matce pomóc ci urodzić cię. To tak samo z nowym narodzeniem. Nowe narodzenie nie jest kontrolowane przez tego, który się rodzi na nowo. I tutaj w przypadku dziecka diabelskiego, jakim jest każdy, kto nie narodził się na nowo, przemiana w dziecko Boga nie jest automatyczna i nie jest naturalna. Jest to nienaturalne, wbrew naturze. Pan Jezus powiedział do Nikodema: zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Czytamy o tym w Ewangelii Jana, rozdział 3. Chwilę później Pan Jezus dodał: nie dziw się, że ci powiedziałem, musicie się na nowo narodzić. Co to znaczy narodzić się na nowo? Pismo Święte wielokrotnie oświadcza, że aby mieć życie wieczne, niezbędne jest nowe narodzenie. Narodzenie na nowo jest podstawowym miernikiem tego, czy ktoś jest urodzony jako dziecko Boga, czy pozostaje nadal w śmierci, jako dziecko diabelskie. Po tym poznaje się dzieci Boże i dzieci diabelskie. Kto nie postępuje sprawiedliwie, nie jest z Boga. Jak też ten, kto nie miłuje brata swego. Czytamy o tym w pierwszym liście Jana, 3, 10. Narodzenie na nowo jest początkiem życia z Boga. Narodzenie na nowo odróżnia każdego prawdziwego chrześcijanina od martwego duchowo wyznawcy. Takiego, który pustymi wargami tylko wyznaje, mówi: Panie, Panie i tak dalej. Wyznaje Lordship Salvation, że jak będzie nazywał Jezusa Panem, to że już będzie zbawiony. Nic bardziej błędnego. Tysiące razy, tak jak czciciele Baala tańczą i nacinają się i powtarzają te same w kółko modły, czy jak katolicy odmawiający w kółko różaniec, tak on ciągle pokutuje, tylko brakuje im konfesjonału. To jest ta sama stara herezja, którą widzimy w religiach po prostu plemiennych i tych religiach, które udają chrześcijaństwo, a są też religiami plemiennymi, takimi po prostu bałwochwalczymi. Nacinanie nożem, tańczenie w amoku i tym podobne bzdury. Czy też tak jak u waszerytów, ciągłe, bezmyślne udawanie pokutowania. Więc tutaj, jeżeli mamy tego typu sytuację, no to niestety to jest martwe, puste, tylko wyznawanie ustami. Więc narodzenie na nowo jest początkiem życia z Boga. Narodzenie na nowo odróżnia każdego prawdziwego chrześcijanina od martwego duchowo wyznawcy.
Taki martwy duchowo wyznawca jest chrześcijaninem tylko z nazwy. Taki martwy duchowo wyznawca jest wykrzywiającym proste drogi pańskie, pełnym wszelkiego oszukaństwa i wszelkiej przewrotności, synem diabelskim, nieprzyjacielem wszelkiej sprawiedliwości. Mówią o tym Dzieje, 13 rozdział, 10 werset. Narodzenie na nowo decyduje o tym, czy ktoś jest duchowo odrodzonym nowym stworzeniem, czy raczej istotą nadal pogrążoną w swoich grzechach, na której ciąży Boży gniew z wiecznym wyrokiem Jego Bożego, potępiającego sądu. O takiej konieczności, nieodzownej konieczności spełnienia warunku narodzenia na nowo wypowiada się sam Pan Jezus Chrystus w rozmowie, jaką prowadzi z Nikodemem w Jana 3 rozdział. Już się do tego odwoływaliśmy dzisiaj. Pan Jezus wyjaśnia tam, to jest Ewangelia Jana pomiędzy 3 rozdział, pomiędzy 3 a 7 wersetem. Pan Jezus tam wyjaśnia, że nie chodzi o ponowne cielesne zrodzenie człowieka, lecz o jego narodzenie się z Ducha Świętego. Tak, chodzi o nowe narodzenie z Boga, nowe narodzenie z Ducha Świętego. Człowiek wtedy staje się nową istotą, wyposażoną w całkowicie nową, świętą i wieczną naturę. Narodzenie się na nowo jest jednorazową, trwałą przemianą duchową, która daje człowiekowi pewność, że druga śmierć nie będzie już nigdy miała nad nim mocy. To jest bardzo ważne. Narodzenie na nowo dokonuje się na drodze pokuty, czyli zejścia z drogi grzechu i osobistego wyznania Bogu swoich grzechów. Uznania się przed Bogiem winnym i zasługującym na śmierć. Przy jednoczesnym przyjęciu daru łaski w postaci dzieła Syna Bożego, Pana Jezusa Chrystusa, które On wykonał na Golgocie. Bóg, który widzi taką szczerą skruchę, chętnie przebacza człowiekowi na mocy doskonałego dzieła Jego Syna, Chrystusa Jezusa, i czyni człowieka duchowo nowym stworzeniem. Narodzenie na nowo jest dziełem Boga. Narodzenie na nowo nie jest to dzieło człowieka. Narodzenie na nowo jest jednorazowe. Tak jak się rodzimy jeden raz w życiu w sposób naturalny, tak samo na nowo rodzimy się jeden raz. Waszer kompletnie błądzi i zwodzi innych, twierdząc, że ciągle trzeba po prostu taką chrześcijańską reinkarnację on wprowadza, że ciągle trzeba pokutować. To jest reinkarnacja. Umierasz, rodzisz się, tracisz zbawienie, zyskujesz zbawienie, tracisz zbawienie, zyskujesz zbawienie. Byłeś martwy, jesteś żywy, umierasz, pokutujesz, znowu ożywasz. Jest to reinkarnacja. Ile wcieleń Paul Washer trzeba mieć, żeby dostać się do nieba? To są po prostu kompletne hinduistyczne banialuki, to co głosi Washer. I narodzenie na nowo jest dziełem Boga, jest jednorazowym dziełem Boga. Nie jest to dzieło człowieka, nie wymaga powtarzania. Równolegle z narodzeniem na nowo Bóg daje człowiekowi zbawienie, przebaczenie z łaski Boga, darmo, bezpłatnie, niezależnie od uczynków. W czasie narodzenia na nowo Bóg daje pewność trwałego odpuszczenia grzechów, których Bóg, jak sam zapewnia, nigdy więcej już nie wspomni. Czy nie chcesz skorzystać z tak wspaniałej Bożej oferty, dostępnej na mocy dzieła Jezusa Chrystusa? Czy nie pragniesz przeobrażenia takiego jak u motyla, tyle że w dużo ważniejszej kwestii, jeśli chodzi o Twoje nowe życie? Niech jeszcze dziś nastąpi Twoje nowe narodzenie. Jeszcze dziś osiągnij zbawienie Twojej udręczonej duszy. Pamiętaj, tylko w Panu Jezusie Chrystusie jest ratunek przed należną Tobie karą piekła wiecznego. Co masz czynić, abyś był zbawiony? Pan Jezus Chrystus, jedyny bez grzechu, wziął na siebie Twoje grzechy. Umarł na drzewie krzyża zamiast Ciebie. Możesz skorzystać z tego doskonałego dzieła Pana Jezusa. W jaki sposób? Uwierz Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony. Tak uczy Słowo Boże w Dziejach Apostolskich, 16 rozdział, 31 werset. Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony. Jeśli masz jakieś pytania, jeśli chcesz rozpocząć korespondencyjny kurs biblijny lub otrzymać bezpłatnie Nowy Testament Pana Jezusa Chrystusa, napisz, wyślij SMS lub zadzwoń.
739 089 088 albo e-mail czytaj.biblię@onet.pl. Jesteś serdecznie zachęcany też do kontaktu. Czytaj Biblię, skrytka pocztowa 31 63 500 Ostrzeszów. Niech Ci Bóg błogosławi. Powierz Panu drogę swoją, a On wszystko dobrze uczyni.